Aby urodziny były udane, konieczne są prezenty, efektowne wejście, odpowiedni strój, a przede wszystkim szalona zabawa z tańcami. Przez 20 lat Kanal Plus miał dla swoich widzów wiele pięknych prezentów. Dziś przypominamy te najbardziej wyjątkowe. W 1999 Kanal Plus jako pierwsza stacja telewizyjna w Polsce pokazała Titanica. To jeden z 3 filmów, który otrzymał 11 Oscarów i wciąż jest w pierwszej trójce najbardziej kasowych obrazów w historii kina. Brawurowo nakręcona opowieść o uczuciu, jakie połączyło Rose i Jacka. To szaleństwo. Wiem. Zupełnie bez sensu. Wielka namiętność, wielkie plany na przyszłość i wielka góra lodowa, która kładzie kres wszystkiemu. 2008 to rok telewizyjnej premiery wszystkich części Obcego w HD. Seria o tajemniczym kosmicznym potworze i porucznik Ellen Ripley od prawie 40 lat zachwyca rozmachem, aktorskim warsztatem, a przede wszystkim plastyczną wizją Obcego stworzoną przez malarza Hansa Rudolfa Gigera. Nie wyjdziesz stąd żywa. Fobie ubrane w postać potwora, który do życia nie potrzebuje niczego, a jego inteligencja sprawia, że jest niemal nie do pokonania. W 2010 Kanal Plus jako pierwszy w Polsce pokazał pełnometrażowy film w 3D. Koralina i tajemnicze drzwi to ekranizacja książki o pełnej grozy przygodzie, którą główna bohaterka przeżywa w starym domu za pewnymi niewielkimi drzwiami. A tam, w alternatywnym świecie, wszystko jest piękniejsze i lepsze, dlatego warto tam często wracać. Do czasu. Baśnie uczą, że nie wszystko złoto, co się świeci. W 2013 na ekrany telewizyjne z impetem wkracza James Bond. 23. część przygód agenta 007 zgromadziła rekordową publiczność w 20-letniej historii Kanal+. Skyfall obejrzało do tej pory ponad ćwierć miliona widzów. Wysłała cię tu wiedząc, że zginiesz. Mamusia była niedobra. Agent, który nie umiera nigdy, po raz kolejny spektakularnie lokalizuje i neutralizuje szaleńca grożącego dotychczasowemu porządkowi świata. A po drodze, jak zawsze, sporo pije i emabluje piękne panie. Tylko w Kanal Plus.